Rządzący Polską od 30 lat politycy wspólnie doprowadzili do tego, że zamiast cieszyć się z owoców naszej ciężkiej pracy, martwimy się inflacją, cenami prądu i gazu, ciągle rosnącymi podatkami, bardzo długimi kolejkami do lekarza, a nawet tym, czy nasze dzieci zimą będą mogły pójść do ogrzanej szkoły. Nie musi tak być. W Polsce może być jeszcze normalnie. Jest w Polsce partia, która daje nam nową nadzieję. Efekty rządów PiS, PO i Lewicy widzimy gołym okiem. Kryzys energetyczny, inflacja, recesja, niesprawne państwo. Czas na zmiany. Polacy zasługują na wolność. Przez ostatnie 2 lata nasza swoboda działania stanęła pod znakiem zapytania. Wolność słowa, wolność prowadzenia biznesu, wolność osobista. To ostatni dzwonek na przywrócenie należnych nam praw. Polacy zasługują na własność. Każdy ma prawo korzystać z owoców swojej pracy. Czas zdjąć z Polaków oddech fiskalnego ucisku. To my, a nie lewica, stajemy w obronie ludzi pracy. Obronimy pracowników przed państwowym urzędnikiem zabierającym mu połowę wypłaty. Obronimy firmy przed gąszczem szkodliwych przepisów. Chcemy, by młodzi Polacy budowali przyszłość naszej ojczyzny. By każdy z nich mógł w spokoju bogacić się, osiągać sukcesy i założyć rodzinę. Bez własności wpadniemy w mroki totalitaryzmu. Bez własności nie ma mowy o wyjściu na drogę do dumnej i bogatej Polski. Polacy zasługują na sprawiedliwość. Trzeba wyrwać z objęć rządu sądy, by broniły nas przed władzą. Musimy się zbroić, być silnym państwem, z którym będą się liczyć nasi sąsiedzi. Spokojne czasy dobiegły końca. Musimy zadbać o bezpieczeństwo naszych dzieci. Dosyć tego cyrku. Idziemy zmieniać Polskę.